3 lutego w sali Astoria już po raz 12 spotkają się osoby, które w atmosferze znakomitej zabawy postarają się wesprzeć podopiecznych dwóch placówek prowadzonych w gminie Suwałki przez Suwalskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jest to ośrodek dla osób dorosłych, ale też ośrodek jest obok, od drugiej miejscowości, mówimy tu o Białej Wodzie, ale w Brodzie Nowym mamy też ośrodek OREF, gdzie on podlega pod to samo stowarzyszenie, na rzecz którego zbieramy jakby zbieramy na tym balu charytatywnym środki finansowe, na jego tam rozbudowę, funkcjonowanie. I ten drugi ośrodek jest to dla dzieci niepełnosprawnych, ale dzieci do wieku lat 18. Obie placówki potrzebują wsparcia, bowiem trafiające do nich środki pochodzące z budżetu państwa są bardzo skromne i nie wystarczają na realizację faktycznych potrzeb. Gmina, choć chciałaby im pomóc, nie ma możliwości przekazania im pieniędzy, ale stara się to robić w inny sposób. Te atrakcje to fantastyczna atmosfera, fotobudka, wiejski stół, doskonała zabawa przy muzyce nocnego patrolu. Ale to nie wszystko. Perełką wieczoru i jego gwiazdą będzie specjalny gość wydarzenia. Na scenie pojawi się Reni Jusis. Na sfinansowanie pojazdu potrzeba około 200 tysięcy złotych. To duża kwota i wiadomo, że nie uda się jej uzbierać szybko i łatwo. Ale zarówno stowarzyszenie, jak i wójt gminy Suwałki są przekonani, że uczestnicy balu charytatywnego, podobnie jak w minionych 11 edycjach, chętnie i szczodrze wesprą potrzebujących. Zbigniew Mackiewicz również ma nadzieję, że podobnie jak wcześniej, zakup pojazdu wesprze również Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jeżeli, tak zakładam, jeżeli nie udałoby się nam w tym roku zbierać na tego busa, no to myślę już w przyszłym roku, no to już myślę, że tak, że to w ciągu 2 lat to udałoby się nam ten samochód kupić. Organizatorzy zachęcają nie tylko do uczestnictwa w balu, na które wejściówki można nabyć w dawnej siedzibie gminy przy Kościuszki 71. Sposobów wsparcia jest więcej. Są jeszcze wolne miejsca, także zapraszam, ale w tym roku mam takie wrażenie, że wyjątkowo te wyjściówki się dosyć dobrze się rozchodzą nam, dlatego tutaj może zabraknąć. Dlatego serdecznie zapraszam. Będą oczywiście licytacje, no to głównie jakby to dochód z tego balu będzie przeznaczony z licytacji na wsparcie tego ośrodka. No i tutaj też zachęcamy, że ktoś nawet chciałby przekazać jakieś przedmioty na licytację, to chętnie przyjmujemy. Oprócz tego oczywiście mogą być wpłaty różnych środków finansowych, darowizn na ten ośrodek. Jeżeli ktoś nie może uczestniczyć w balu, no to może jakby też wesprzeć w inny sposób. Czy nawet tym 1,5% odliczenia od podatku również można też wesprzeć to stowarzyszenie. Ale zachęcamy oczywiście wziąć udział w balu i jak można jeszcze wesprzeć, nawet przekazując środek jakiś do licytacji, jakąś rzecz, przedmiot, czy jakąś usługę, bon na usługę, albo nawet po prostu wpłacić jakąś darowiznę symboliczną. Patronat nad charytatywnym przedsięwzięciem sprawuje m.in. Telewizja Suwałki.